Wziąłem ostatnio, wyobraźcie Państwo sobie, udział w konkursie na najbardziej polskie słowo. Wiecie, co zaproponowałem? Żółć. Z dwóch powodów. Po pierwsze, składa się ono z samych znaków występujących wyłącznie w języku polskim. Po drugie, w symboliczny sposób stanowi o naturze naszej wspólnoty. Telewizja Kino Polska zaprasza na film Ziarno Prawdy, który w ramach akcji Kultura Dostępna w sieci Kin Helios oraz w warszawskim kinie Illusion 9 lipca o godzinie 18 będzie można obejrzeć za jedyne 10 zł. Pańska brzytwo maczeta to jest halew, czyli nóż do rytualnego uboju zwierząt używany przez szojheta żydowskiego rzeźnika. O filmie Ziarno Prawdy z aktorem Arkadiuszem Jakubikiem rozmawiała Magdalena Juszczyk w programie obowiązkowym. Nauczyłem się tego, że warto brać udział, po prostu, jeżeli jest dobry scenariusz, to warto zagrać każdą rolę. Jak mówi stare hollywoodzkie porzekadło, jeżeli jest dobry scenariusz, jest szansa, żeby z tego dobrego scenariusza powstał dobry film. Wywiady z wybitnymi twórcami filmowymi oglądaj w każdą niedzielę o godzinie 19:30 w telewizji Kino Polska w programie obowiązkowym.